Siemanko wszystkim, z tej strony Drakej. I Kaci. Wracamy do Magicka 2. Jak wiemy? Diabełek. O, teleportowałaś się u mnie. Internet taki dobry. Panie Tomku, od internetu proszę tam kuźwa się o kabel nie potykać. Zabawkowy biarw. Co? Skąd ty to podniosłaś? Ej, nie mieliśmy tego kostura. Skąd ty to podniosłaś? Tu leżał, odblokowałam go. Biarwy to legendarne, straszne stworzenia, które rzekomo przymierzają arktyczne tereny na dalekiej północy. Duża premia do zakręcia zimna i lodu obniży skuteczność ognia i pary, znacznie przyspieszy odzyskiwanie skupienia, wiesz. Okej. Okay. Nie mieliśmy tego wcześniej. Definitywnie nie. Wiem, to jest lagowane napisy u mnie na górze. O, co? A, są tutaj kruki. Ups, przepraszam. Jezu, wystrzeliłaś wiadomość. Niechcący. Nadałaś wiadomość. Ciekawe, co komu wysłałaś w sumie, nie? Pewnie jakiś spam. Pewnie tak. No, jest nas dwóch, ale no. Tita, propa, toliac. Padł mi się trzęsie. Okej. Okay. Tak, pani tak grubo idzie, że się padli bruje. Czemu ona mówi takim grubym głosem? Tak, moja nauczycielka od Niemca. Słyszałeś to? Nie. Wow, chika, wow. A, okej. Okej. Walczymy z Kaną, tak? Wow! Ona zna magię! Ej, wow, what the fuck? Czemu nie używaj tego? Córki? Wypieprzyłaś mi zaklęcie i poza tym to spoiler. Ła! O, już wiem! Co? Kurde, nie tak. Boże... Jak to było? Co było? Zaraz to znajdę. Skrzyś mnie. Powam. A, postawiłaś tego skrzata. Jestem pewien, czy to na ogień, czy na pioruny jest odporna. A moje sumie może być inaczej na to. Czy ty zrobiłaś czarną dziurę trucizny? No. Okej, okay, to było zajebiste. Zrąbista, nie? To było zajebiste. Czemu jestem znowu rąbana o ziemię? No come on! A! Czemu we mnie? Niechcący, nie żyje. Czemu ona się mnie wzięła? Pierdolałem jednego orka przypadkiem piorunem. Dobra, dawaj. No i dałem. A, co to kuźwa jest? Nie wiem. Beczki spadają z nieba. Ale też dostała. Beczki. Uważaj. Beczki. Dual barrel roll. A, teraz ja. Pomóż. Ty. O, dostała. Okej. Okay. Zamknęłam ją w tym. Nie na długo. Okej. Okay. To nie było trudne. No! Pierdolono mi piorun. Czy ten goblin płacze? Tak. Babcia chyba nie wyżyła, że przeżyjemy. Kuźwa, czy ktokolwiek kiedykolwiek wierzył?
Grotesk Mjort! Wizy no wizy! Dich sag dich help, men ich is en nichig! Hemlos o grehe! Du ey legem wie speak! For dumfa dumfa! Nie! Troja! Sparta! O, o! Wiesz co się stanie? Wracaj do Pokebola! Napa! Name is problemer! Jej donka bol wihidiga! To się tak źle skończy. Do Pokebola! Czemu Goblin poszedł z nami? Bo jest uroczy. Ten ryczący... krzesło? Nawiązanie do Matrixa. A, racja. Jeps. Tylko tam chyba kwiatków nie było. Czemu twarzą? Czy te kwiatki mają... Czy one wracają komuś z głowy? Nie wiem, ale chyba ich nie było. Tak, teraz czas na wyjaśnienie fabuły. Tak, tak. No, tak jakby. Na potwierdzenie nasz diabełek się zmienił. Znowu nawiązanie do Matrixa. Danger Zone! Nidur mekter sidur, nulla nidur tidur kasten. Jag fixar fast den med. Likvisi, visi, visi, drut. Czy to będzie to, co ja myślę? Tak. To będą kredki. Tak. Kredki są zajebiste. Wiadomo. Tak, teraz Metaxas wszystko ładnie rozrysuje, tak żebyśmy zrozumieli. Czemu te kredki się animują? To chyba tak nie działa. Są magiczne. Góry wycięte z kartonu. Są urocze. Nawet są prosto wycięte. No. Gumka! I... okej. Okay. A, bo ta cała magia, która powstała w Magicka Wars podczas walk czarodziejów wylądowała w Loce, tak? Chyba. I teraz ona ma żywioły. Wszystkie. Wszystkie. Znaczy, póki co jeszcze nie ma wszystkich. O! Teraz ma wszystkie. Nawet takie, których my nie mamy, jakieś tak. Dziwne, nie? Tam było oko, widziałeś? Widziałem. Animowane żołnierzyki, tak? Generalnie, wiesz, Metaxas ma sporo czasu, żeby to wszystko nam... Mówiłem, ten, jest ten żywioł Dislike'a, albo żywioł kuli do kręgli, albo oka no Saurona, kula, albo drożdżówki. I oko Saurona. Tak, no mówiłem oko Saurona. A, i tam był ser. Ser? Chciałbym mieć żywioł sera. Mamy mazaki. Piękne. Piękne. Oczywiście skończyliśmy poprzedni odcinek na 8 minut przed tym odcinkiem. A. Dostaliśmy Dieta Czarodziejów 2. Aha, bo są te nasze artefakty, tak? Okej. Okay. Czy my je chcemy teraz wyłączyć? Nie. Okej. Okay. A czemu to jest chyba, tryb komediowy 1? To są inne tryby komediowe? Ja właśnie nie mam pojęcia. Okej. Okay. Zawsze możesz to skleić, nie? Czy coś? Co skleić? Nie wiem. O, rok później. No. Widzisz tą piłę? Searching. A widzę, na stole obok królika. Okej, jest Vlad i ma rączkę ludzika Lego. U mnie nie ma nic. Bo tak, Vlad w końcu postanowił zrobić cokolwiek. Cokolwiek po prostu, nie? Po roku, nie? Tak. Znaczy w ogóle w tej grze cokolwiek praktycznego. To jest megafon. I ser. O, reserwindel. Wladziu, co ty odpieprzasz? Sukces, sir. Myślałem, że pojawi się na środku pokoju czy coś takiego. To było śmieszne. O, super. Loading tylko dla cutscenki. Cudownie. O, las. Nie ma paluch. U mnie nie ma nic. Wybieram cię.
Alvis Metaxus. Czaruś. Czaruś, tak. Null invite. Okej. Nula ne va, synki piri mini infine, jena je. Vida blunder layer server der nostrir. Me lever de studenty. Je bonki. Bezpłatny urlop, bo szkoła jest rozwalona, tak? A, w sumie racja. Bo on tam pracował? Nie wiem. Je, Vlad der Magnifico. No tak. Frosik der synka birum madner trap. Obisi amibusi visi ful. Solatider big baraboom. Nidr lok go wow. To czemu czekał aż kuźwa rok? Może miała więzienie przy sobie? Albo układał plan. Warnes maschi der gotsi expander on the snon. Med nidr mak der wunder soldat al faller dominidans. Nulli nog. Der allesams hjälpte ner hem der äldre Heim Borkipov. Czyli... Der Borgi... Wenderhall. No tak. Ambitnie. Przelakosz, Jezu, jakie słowo. In Skogor dunkel dipsi de alve poste dalvrhund, och nider pau lok nur. Spatzen finder. Jes masken lembius. Okej, Vlad. Jesteśmy w ślicznym lesie. Jest śliczny. I pasuje do mojej szaty. Taki kamuflaż, nie? Tak. Jestem jak John Cena. Kim jest tym gościem? Nie wiem, jak się pogadało z nim chyba tam ileś razy coś dostało achievementa. To jest w ogóle coś. Ten megalit ma przedstawiać oblicze nieznanej istoty. Nie mówię, co? Ty to widzisz? Tak, widzę. A, bo to jest twarz z tej, z wyspy wielkanocnej, tak. Nie? Nie ogarnąłem wpierw. Zablokowałam się. Krzaki nas atakują! Co za kamuflaż? Gincie, krzaki! Pomagam. Plumk. Mnie nie plumknął. Krzaki! To właśnie, na lód! That's the way. A, krzaki nie wchodzą na lód, krzaki nie umieją pływać, każdy to wie. Uh-oh. A! Tam coś jest, myślisz? Chyba nie, bo ekran się tam zablokował, jak tam szliśmy. No chuj. Chcę kwiatka. To masz kwiatka. Plumk. No czemu dalej nas wszystko kuźwa atakuje? Teoretycznie teraz nawet jesteśmy chyba tymi dobrymi, teraz. Ten patent z leczeniem jest zajebisty. To wajcha. Pierdzielim to kamlotem. To tak nie działa. Wodą. Słodki mostek. O kurwa. Wow, jak skaczą. Jebańcy samozwańce. Pomagam. Tak, zaraziłeś mnie tu wcisną, nie? Cudownie. O, ten dostęp achievementa, lekarz. Ups. To ja potrzymam się trochę to R1. Ja w ogóle jak wyglądają... Czekaj, chwilę, chcę się sprawdzić. Raz, dwa, trzy. A, czy można zrobić te truciznowe miny? No czemu nie? A nie wiem.
Ja nie wiem, co ja zrobiłam. Nic ciekawego z tego, co generalnie widzę. Myślałem, że to... Nie do końca o to mi chodziło. A! Widziałaś tego double killa? Widziałaś to? No. Przyznaj, że było cudowne. No przyznaj. Było cudowne. Jej! Jej gościu starczą. A, to jest ten ziomek. Co z nim? Myślałam, że on już nie żyje. No nic. No kuźwa mać, no! Niespodziewany kamień w plecy. A, nie, 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 Jezu, tego żartowałem. Ten kamień to był żart. Pomóż. Nie. Pomóż. Nie. Robisz to cały czas i to celowo. Dziękuję. To był taki żart. Okej, spłonęli. Idziesz? Nie, ale tak. Czemu jesteś taka zła? Strzeliś mnie. Okej, spoko. Wydaj po... A, Jezu Chryste! Pan grozi! Czemu on grozi? Strzeliś mnie. Dzieje. Jezu, co tu się spierdala? Właśnie nie wiem! Ale generalnie wszystko zginęło i to chyba zginęli z własnej winy nawet, nie? Wiesz, że za każdym razem praktycznie rzucasz ten smoczy oddech w moją stronę, to jest fajne. Chyba nie żyje. Zauważyłem. Au, au, au. Twoje ptactwo mi zadziałało. Pomóż. Surrender! Surrender! Nie mam zielonego pojęcia, co się dzieje. Nie żyje. Kuźwa, i zabierz mi te ptaki. Nie mogę... O Jezu, nie mogę dobrze rzucać kamieniami. Aaa, pomocy! Ten. A, okej. Okej, udało się. Co udało? Czarna dziura nie była gdzieś tam w środku. Kuźwa, środek to jest generalnie dużo powiedziane. Środek teraz to pojęcie bardzo względne. Środek jest wszędzie. Czemu się nie chciałaś teleportować do tego robą? Pomóż. Czy czarodziej jest babą? Ja nie wiem, czym on jest. Ale po prostu... Skrzysiesz? Wilk! Widziałaś wilka? Tak, widziałam wilka, nie żyje. Nie no, wilk żyje. Ja kuźwa nie żyję. Ty żyjesz! Co to za kuźwa chaos się w ogóle dzieje? Kuźwa, może nie tylko nie żyje. Czemu oni mnie cały czas wybuchają tym promieniem? Bo cały czas używasz promienia? Ale oni mnie wybuchają promieniem. Bo znaję w końcu tą technikę. Trafiłem wilka! Przypadkowo. Serio? Tak. Jezu Chryst! Widzę, że te obracają czarną dziurę przeciwko tobie. Kuźwa. Nie. Zgody, tak. Come on! Uniknęli mojego profesjonalnego kamienia. Tak, to oficjalna nazwa. Moja nazwa. Jaka? Profesjonalna. Ale jaka to nazwa? No, profesjonalny kamień. A. Strzeliś mnie. O, to nie żyjesz, okej. Zdarza mi się. Zauważyłem. Jak się masz? Świetnie.
Wow! Było fajnie. Nie. Jak to nie? Chyba ani razu nie umarłem. Dobra, może 2-3 razy umarłem. A w środku zabiłem wilka! Jasne, przypadkowo, cieszyłeś się. Nie no, nie, no właśnie, bo mi szkoda. Uderzył piorun i jebs. Kurwa! To jest mocny tragizm tej sytuacji. To się zemściłaś! Jak ja cię po prostu nienawidzę do jasnej cholery. O mój Boże, możesz mnie zabić ile razy ci się podoba i tak po prostu nie wyważysz tego, co się stało. O Jezu, ale się kuźwa... Jezu, jak ja cię nie cierpię. Ale się zemściłaś po prostu. O rany. O Jezu. Sami. Kacji. Halo, nie fochaj. No, no dalej. O jest, nie bij klawiatury. O, sowa. Patrz jaka ładna. No ładna sowa. Nie bądź zła. I mróweczki chodzą. I patrz, pan Hunter Barrow tutaj jest. Widzisz, rzuca te ciekawostki na temat, no, ten, natury. Patrz, jaki jest wesoły. Patrz, są tutaj elfy. Lubisz elfy. Nazywa się Jacques. Obydwoje. Nie, drugie z Remi. Czy to słodka burka ze Skyrima? Sweet roll? Mahaku mnie. Transporti de Alvorhood in intenter paci metropis. Dem lik vis annex der mega banners et lok in lok of visi sovereign. Nul nidi massi varsan. Dem finder ner intenti de conquer sovereign. Vladie. Merde, olefant. Why, Vladzie? Czemu jesteś taki głupi? Nie, nie, Vlad ma wszystko zaplanowane. Jest wampirem. Czy oni nie byli uchylani jeszcze przed chwilą? Co to za różnica? To elfy. No właśnie, nie są skurle. Nie, nie homoseksualiści, tylko elfy, to jest różnica. Wyszło lepiej niż myślałam. Czy on skrzesza nas oboje? Drakej. Drakej. Nie słyszę cię. Czemu cię nie słyszę? Bo moja mama weszła i zaczęła mi mówić, że mam jedzenie w domu. A, okej. Jak zwykle, bo przecież... Ja spanikowałam. Przecież mieszkam tutaj od, nie wiem, od paru godzin, więc jeszcze mogę nie wiedzieć, gdzie mam lodówkę, nie? A czemu miałbyś ten jeść? Ponieważ jest w pół do drugiej i zapewne moja mama stwierdziła, że w sumie niedługo będę chciał zjeść, więc postanowiłam mi dla bezpieczeństwa przypomnieć, gdzie trzymam jedzenie. Czy tu jest nieskończony respawn? Nie wiem, może chodźmy dalej, bo tak to póki co wygląda. My ostatnio też to przebiegliśmy, pamiętasz? Tak, tak mi się wydaje, ponieważ chyba nie da się, nie? Strażnicy? Au. Dobra, teraz możemy się przeteleportować, albo to... Nie da się popchnąć. Da się. To mi nie zadziałało. Kamieniem. Profesjonalnym kamieniem. Ej, o co chodzi? Czemu ja się nie mogę przeteleportować?
Nie, chyba musimy to niszczyć po prostu. Surrender! Dobra, chodźmy. Pan dostał w głowę takim mini kamyszkiem, nie wiem, czy zauważyłaś generalnie. Nie wiem, czy on to poczuł w ogóle, nie? Kurde. Idealnie! Wow, to było zajebiste. To było mniej. Czemu postanowiłeś podpalić akurat ten okrąg? Znaczy, nie wiem, to mi jakoś nie pykło trochę. Ups, sorry. Tu chyba musimy walczyć już, nie? Czekaj, czemu mi nie wychodzą miny? O, też wyszły. A czemu ja co chwilę umieram? A, bo to magika dalej, no tak. Zobaczyłem, Jezu, że to generalnie wyszło. Na wszystko generalnie tutaj dobrze działa, póki co widzę zło, więc po prostu spamuj złem. Patrz, jak pięknie eksplodują. Okej, okay, już. Ej, pamiętam to! Tak, to jest właśnie zagadka jakaś, nie? O. Tu jest ogień. Od drugiej strony musisz. Co to kuźwa jest? To jest trucizna czy woda? Woda. A, okej. U ciebie coś się stało? Nie. A u ciebie? Właśnie, zatrząsł się ekran i tyle. Czekaj, czy my coś przegapiliśmy? Co, a, chyba się przejście otworzyło. A, okej, czy my musieliśmy to zrobić, okej. Zawiodłem się, myślałem, że ten, jesteśmy na ten, dodatkowa aktywność czy coś, nie? Tutaj chyba zakończymy generalnie, nie? Okej. Okay. 27 minut już mamy. A materiały z PC-ta ważą 20 milionów razy więcej niż z konsoli, więc... O, jest tutaj pan Antbarrow. Dobra. Pan Antbarrow tutaj stoi, mówię. No, wiem. A to skończymy. To dzięki za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Magicka 2 u mnie na kanale. I na razie.